What's up, kosmici? Witam w kolejnym odcinku Koła Zagłady. Bardzo się cieszę waszym odzewem pod ostatnim odcinkiem. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo bardzo fajnych komentarzy. I ponownie, jeśli macie jakieś sugestie, piszcie je w komentarzach. Będziemy razem wspólnie usprawniać tą serię. A teraz przejdźmy do zakręcenia kołem. Zobaczmy, co tym razem nam wylosuje koło. Co nam tutaj wypadnie? Uwaga, bankrut. Czyli muszę wydać wszystkie końsy. Okej, mamy bankruta, pozbywam się wszystkich końców. Kolejnym kręceniem koła zajmiemy się już przed następnym meczem. Dobra, wiem jak się pozbyć końców, zrobimy to paczką za 400 końców. Proszę bardzo, hyc. I oczywiście tutaj nic nie biorę do siebie, bo to ma być bankrut. Więc quicksell. Zostało tam 187, no ale to nadal dosłownie nic. Welbeck, który ostatnio nie grał nam ups. O Jezu, absolutnie nic. Sprawdźmy, może dzisiaj coś gościu zrobi. Czarni versus biali, czyli dobro versus zło. Jesteśmy po stronie Darkseid, jesteśmy takim Vaderem. Vader był badassem, więc miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Skład przeciwnika całkiem mocny ze względu na to, że ma srebrnych versus moi brązowi. Ale zobaczymy. Myślę, że będę lepszy. Tym razem ja zaczynam w tym meczu, więc szybka gra z kontry i do przodu. Dobra klepka. Ojejku, jak fajnie chłopaki tutaj grali. Na Dani Welbecka, Welbeck! Aj, na wykroku. Oj, strata. Tam się do środka już czaił. Wiedziałem. Uuu, mamy w pierwszy faul w czwartej minucie. Na szczęście bez kartoniku się obyło. Dobrze, na krótko podanie. Wiedziałem, że tak wyjdzie. Fran, co? Fran pięknie blokuje. No i jeszcze tutaj obrońca ofiarnie wskakuje. Okej, okay, ponownie do... myślałem, że to Fran. Welbeck. Welbeck coś zdecydowanie z tyłu stoi, ale teraz Welbeck z pięknym tutaj wyjściem. Czy będzie w stanie... Faulowany. Faulowany, tak jest. Welbeck faulowany dość blisko bramki. No może nie tak blisko, ale Welbeck. Złota karta. Zobaczmy, czy jest w stanie zapakować piłę do bramy. Prosto w mur. Nie. No nie wierzę. Welbeck ponownie z jego techniką mamy tutaj problem. Trochę mnie to obawia. Znaczy martwi, może tak. Welbeck, co za piła na niego poszła. Cóż za piłka. Welbeck! Aj, Reine wyciąga tak mocno. Dośrodkowanie, mięciusio, ale Reina bez większego problemu. I tutaj z dystansu petarda Garcia nie siada. Dobrze, na króciutko Fran. Teraz dalekie wypuszczenie. Do Kesty, Kesta! Poprzeczka! Dobry strzał z dystansu. Garcia, przepraszam. Podocie! Słupek. Ale obijamy dzisiaj bramkę, no. Co tam się dzieje? Trzeba coś tutaj zrobić, bo na chwilę obecną jest naprawdę marnie. Okej, okay, dobre wypuszczenie. Tam po skrzydle kolejne. Ciskaj Kesta, Kesta, Questa, Cesta. Cysta prędzej. Tutaj do dołu, świetnie. Do góry z powrotem i na Welbecka. Może nie, to nie jest Welbeck. Sekulski, co ty robisz? Nie podawaj do bramkarza, błagam. Koniec pierwszej połowy z wynikiem 0-0. No ja definitywnie tutaj jestem z przewagą, jeśli chodzi o strzały. Natomiast no, gole już niestety nie, jest porówno. Muszę coś zmienić, więc lecimy drugą połowę. Może trochę więcej agresji, może więcej klepki. Zaraz zobaczymy, co tutaj podziała na przeciwnika. Dobrze, Welbeck. Znowu się trzyma z tyłu, no. Może tak, w ten sposób, tak jest! Brameczka siada, nie wiem kto strzelił, zaraz zobaczymy. 40. Właściwie już 50 minuta. Ajajaj, no. Obrońca był blisko. Reina nie sięga. Garcia. Proszę bardzo, Garcia miał tam kilka swoich okazji i w końcu ją wykorzystał. Dobrze. Dobrze, fajnie, fajnie. Tutaj obrońcy nie dają się. I Welbeck. Welbeck, dawaj, no masz troszeczkę tego pace'a, a doganiają cię wszyscy po kolei. Tego nie rozumiem. Piękne przejście Welbecka. Welbeck, uderz sobie. Tak jest. W końcu uruchomił się wariat. Pięknie, z takim lekkim przejściem też. Przewinął, że tak powiem, tą piłkę z lewej do prawej, czy tam z prawej do lewej. Tutaj właśnie ten moment. Pyk. Wszedł. Nie cykał się za akcją. Pyknął ostro. Siadło. Więc druga połowa jest zdecydowanie lepsza niż pierwsza.
Cały czas napierany, cały czas atakowany. Tak jest. Dawaj, walcz jeden z drugim, Uuu, ten wślizg niebezpieczny, ale Palasen jest na miejscu i gościu klepie. Moja wina totalnie. Przeciwnik głodny jest kolejnej bramy, kolejnego gola. To czuć, to widać. Od razu skipuje wszystkie powtórki. No i może mu się uda. To nie jest karny, ale ja agresywnie czasami gram. Żółta kartka, dobra, przyjmuję na klatę. Niech będzie. Oj, jak bliziutko. Będzie niebezpiecznie, to nie jest bezpośredni strzał. Bramkarz pięknie wychodzi do przodu. Świetnie. No i teraz panowie do przodu, my musimy. Muszę uważać, bo naprawdę przeciwnik teraz jest zdeterminowany. Czuć, że chce strzelić bramkę. Oj, no ma trochę tych swoich zawodników. Bałem się. Znaczy w pewnym momencie myślę, no dobra, trudno, najwyżej będzie 2-2. Po raz kolejny wyczute, pięknie. I tam, na skrzydełko, tak jest, pięknie. I lecisz. Alejo, Alejandro. Ale ojeku, włączyłem sobie coś, ale to nieważne. Damn! Siadło! Alejo! Ze swoim tutaj, prawda? Nie mam rymu, jestem nieśmieszny dzisiaj. Nieważne, przynajmniej strzelam bramki, o to w tej grze chodzi. Ojejku, jaki wolny obrońca. Ojejku, co to się dzieje? Ojejku, panowie. Dobra, Sanchez ogarnia. Dobrze, niedobrze! Proszę mu odebrać piłkę! I bardzo niedobrze, mój błąd kolejny, wiem, zdaję sobie sprawę, spokojnie, nie triggerujcie się tam, na luzaczku. Jest która minuta? Muszę ostrożniej, definitywnie ostrożniej grać. Gdzie są moi? Nie mam na jakiejś super obronie, super ataku przecież. A jestem tutaj miażdżony! Gościu się napalił, sorry. Trzeba było strzelać Sweaty. Bez wątpienia Sweaty by wszedł. Okej, będzie znowu próbował wchodzić. No to akurat wiem, że mu się nie uda. Niepotrzebnie kombinujesz, gościu. Powiem ci tyle. Odbiór, dobra, po bloczku. Mam tutaj zawodników godnych zaufania. Kurczę, dlaczego Sekulski jest tak daleko wysunięty? Na Sekulskiego daj to, tak jest. Sekulski pięknie. I Sekulski to musi wykończyć. O, cóż za brameczka. Sekulski, tak. Dobra, teraz ja na spokojnie, bo wiem, że on będzie chciał tu podejść, będzie chciał też wejść w pole karne, więc zawsze muszę mieć tego jednego, który będzie tutaj pilnował sytuacji, no i mam. Na Welbecka. Nie, to był spalony niesamowity i chyba będzie? Aha, nie odgwizduje sędzia, no to dobra, to lecimy. I tutaj, na Welbecka. Pięknie, ale zespół gra dzisiaj, ale zespół gra, pyknij go delikatnie, tak jest. 5-2, auuu, damn, son. Wyłuskana piłka, ale wraca szybko do przeciwnika. I teraz on tutaj... A, nic nie zrobił. No dobra. W porządku. To może my jeszcze coś zrobimy natomiast. Patrz. Sekulski, ale fajne przejście by miał. Jest! Welbeck! Welbeck zjeszcz! Czyżby z jeszcze jedną bramką? No dawaj! Gdzie jest ten jego pace? Gdzie? Znaczy to nieważne, bo jest koniec meczu, koniec spotkania z wynikiem... Sekulski, proszę, jaki piękny wynik. Nice, 5-2. Wysokie strasznie wyniki są w tych wszystkich meczach jak do tej pory. No tutaj totalna anihilacja przeciwnika. Dostał ostro. Utrzymanie mamy, więc jest dobrze. Zakręćmy teraz kołem, zobaczmy co czeka nas w następnym wyborze. No to jedziemy, zobaczmy co czeka nas tym razem w kole zagłady. Kup dowolnego zawodnika. Co prawda mamy tylko 708 monet, ale to chyba nie powinno jakoś super źle wpływać. Poczekajcie, mamy Welbecka. Można by było mu dać drugiego napastnika. Ewentualnie bramkarza zmienić, bo bramkarz też jest potrzebny. Mamy Caballero i kupujemy go od razu. Przypiszę natychmiast. Tak szczerze mówiąc, to jest dość niesamowite, że można złożyć w porządku naprawdę zespół za dosłownie minimalną ilość końców. Przydałby się z koła jakiś pack opening, dlatego że nie mamy zupełnie żadnych kart kondycji ani naprawiania naszych zawodników, ale to myślę, że z czasem wpadnie. Jeśli chcecie, abym dodał coś do koła, też możecie pisać w komentarzach i bardzo chciałbym wam podziękować z głębi serca, że jesteście naprawdę zaangażowani w tą serię. To jest bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że będziemy ją nadal wspólnie tworzyć, że będzie cieszyła się jeszcze większą popularnością na moim kanale. Make the FIFA great again! Nasz kolejny przeciwnik ma... O kurczę, blad. Ma bardzo dobry skład, więc jeśli przegram, to wcale nie będę się dziwił. Schweinsteiger, jakaś tutaj specjalna karta. Jedziemy do przodu.
kolejna wygrana, że tak powiem. Mam nadzieję. Oby. Oby. Muszę zmienić jedną rzecz, bo Dani Welbeck zdecydowanie jest za daleko z tyłu, więc rzucimy mu wytyczne i każemy mu stać z przodu. Wybiegaj za plecy obrońców i zachowawcze przechwyty. Shrek. Dobrze, Sanchez. Garcia. Podanie do góry na Welbecka. Podanie z powrotem. Welbeck na czystej pozycji. No i właśnie to jest to, co Welbeck ma robić. Podanie do Sekulskiego. Sekulski miażdży przeciwnika z zimną krwią rozegrane. To jest właśnie ta drużyna. To jest właśnie ten setup. Welbeck z przodu wykorzystuje sytuację. Akurat tu w tym przypadku też swoją szybkość, myślę. No i jest 1-0 w 13 minucie. Özil. Uj, będzie podchodził do strzału i piłka omija dość niedaleko bramkę na Welbecka. Welbeck do góry. Sekulski tam się potyka, ale już na skrzydło do Garcia poszła piłka. Świetnie ta drużyna teraz sobie radzi, naprawdę świetnie. Oj. Arkenberg tutaj powstrzymuje. Głęboko piłka siada Sekulskiemu na nogę. Cofnięcie i po skrzydle. Alejo! Alejo go bio! Strasznie. Oj. Czyżby rage quit? Ups! Panie kolego, nie wiem co się stało z twoimi zawodnikami tak dobrymi, no ale nastąpiło rozłączenie. Mamy kolejną ligę. Teraz będziemy tylko lecieli po tytuł. Nice. Fajnie, bardzo fajnie to się wszystko tutaj na chwilę obecną prezentuje. Lecą wygrane, jest 3-1-2, więc nie jest tragicznie. Bilans jest na plusie. Not bad. Wiecie co, tak pomyślałem, że przecież możemy sobie doładować coś takiego. Bo mam tych punktów mnóstwo. A nie mam mnóstwo akurat na tym koncie, ale na poprzednim mam. Ale zawsze to będzie jakieś, prawda, dodatkowe wzmocnienie. I w tym odcinku byłoby to tyle. Jeszcze raz mega, naprawdę mega wielkie dzięki, że ze mną jesteście. Pomimo, że ta czasami FIFA wychodzi tak, a nie inaczej, albo wychodziła. By teraz chciałbym się starać, chciałbym, żeby fajnie było, żebyśmy wspólnie tutaj tworzyli coś naprawdę mega. Więc, tak jak mówiłem milion razy już, jeśli macie sugestie, walcie je w komentarzach. Ja czytam wszystko i na pewno będę stosował się do waszych porad. Teraz mega wielkie dzięki. Zawsze możecie jeszcze złapkować, jak się podobało. Ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i pa pa. Elo.